30 koni, 28,5 Nm, 321 cm sześciennych pojemności, niewiele ponad 170 kg wagi i bardzo fajne właściwości miejskie. Kymco Downtown 350. Cześć moi drodzy, dzień dobry. Ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam będę przedstawiał kolejny pojazd. W sumie według kategorii prawa jazdy to już nawet motocykl. Według dowodu rejestracyjnego nadal motocykl, a tak naprawdę maxi scooter. I dzisiaj testujemy Kymco Downtown 350 w wersji Nodle. Taki z fajnym systemem, ale o tym Wam opowiem za chwilę. Nie jestem znawcą, jeżeli chodzi o skutery. Ze skuterami kilkoma miałem w życiu do czynienia, kilkoma nawet przez jakiś czas jeździłem, testowałem, sprawdzałem. Natomiast podejdę do tego bardziej w sposób użytkownika motocykla, który wsiadł sobie na skuter i przedstawię Wam z punktu widzenia typowego kierowcy tylko i wyłącznie motocykli, jak widzę tego typu pojazd i jak on mi się sprawował w czasie testu. Trochę kilometrów udało mi się nim zrobić i po mieście, i nawet w takiej lekkiej trasie, i powiem Wam szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o downtowna. Bo to nie jest tak, że ja w życiu już żadnego skuterka nie miałem, na żadnym nie jeździłem, bo były Hondy Integry. Co prawda Honda to już jest, tym bardziej w wersji Integra, to już jest skuter zbudowany tak naprawdę na ramie i na kołach motocyklowych, więc trochę inaczej się zachowuje, trochę inaczej się prowadzi. Ale jeździłem też Tri-City 300, no i w swoim życiu miałem też epizod dostarczyciela, dręczyciela, więc nawet i 50-kami udawało mi się jeździć. Natomiast co do tego konkretnego pojazdu. Tak jak Wam już powiedziałem, 30 koni, 28,5 Nm i 321 cm sześciennych pojemności. To nie są ogromne liczby. Natomiast są to liczby do wystarczające, a nawet nad wystarczające do sprawnego poruszania się po mieście i nawet w lekkiej trasie. Jeżeli będziecie chcieli takową sobie zrobić, to myślę, że tym skuterem możecie spokojnie to uczynić, bo tutaj wygodna i dosyć obszerna kanapa, nogi lekko wyciągnięte do przodu, zresztą pozycji nóg możecie sobie ustawiać multum od takich, które macie pod tyłkiem, do wyciągniętych jak na cruiserze, więc no to będę. Tu można się fajnie zapierać w trakcie hamowania, żeby nie zjeżdżać tyłkiem z kanapy. Kanapa jest duża, jest obszerna, jest mięciutka, daje dobre podparcie i nawet dla plecków, jak już do końca dosiądziemy, to tutaj ten odcinek z tyłu nam całkiem przyjemnie kanapa podpiera. I tak jak Wam mówiłem o silniczku. Silniczek jest żwawy. On co prawda jest tutaj zespolony ze skrzynią CVT. Te skrzynie CVT, jak to bywa, działają różnie. Natomiast w odniesieniu nawet do Yamaha Tri-City 300, którą równolegle jeździłem, bo jak gdyby ten skuter trafił do mnie jako punkt odniesienia dla Tri-City 300 i w rezultacie to tym jeździło się zdecydowanie lepiej. I tutaj całkiem szybko ta skrzynia reaguje, ona nie ma długiego tego uślizgu, tak jak w niektórych skuterach, na przykład w rzeczonym Tri-City mieliśmy bardzo długi uścisk tej skrzyni, zanim ten silnik zaczął w pełni napędzać. Mogę troszeczkę pojęciami się pomylić, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Zanim ten silnik zaczął konkretnie napędzać skuter, to
to tutaj od pierwszego machnięcia manetką tak naprawdę mam wrażenie, że już mamy w pełni dostępne przyspieszanie. Nie trzeba czekać, aż tam to się wszystko ładnie tam poza sklepia, tylko jest od razu gotowy. I powiem Wam tak, po mieście zawstydzicie nie jedną osobę, pomijam samochody, zawstydzicie nawet nie jednego motocyklistę, który zanim się namyśli, że trzeba wbić bieg, zanim się namyśli, że trzeba zacząć puszczać sprzęgło czy cokolwiek innego, Wy już jesteście skrzyżowanie dalej. Naprawdę, to nie dość, że bardzo dynamicznie rusza spod tych świateł, to jeszcze bez najmniejszych przeszkód. Ta moc jest na tyle nieduża, że nie powoduje, przynajmniej przy takiej pogodzie, jak mamy aktualnie, co zresztą widać, piękna, słoneczna, aż bym powiedział nadmiernie upalna, nie powoduje uślizgów, to koło nam się nie ślizga, nie szarpie nam tym skuterem, nie ucieka nam ten skuter, nie idzie na boki, tylko po prostu tam jak przyklejony jedzie przed siebie i wystarczy po prostu zdecydowany ruch ręką i odjeżdżamy ze świateł pierwsi. Oczywiście, jeżeli trafimy na zawodnika, który będzie chciał się zmierzyć, no to trzeba pamiętać, ma tylko 30 koni. Natomiast te 30 koni ma do uciągnięcia tylko 170 kg. Czemu mówię, że tylko? Zobaczcie, że ten pojazd jest całkiem duży. Całkiem spory, całkiem mocno obudowany plastikami. I w rezultacie to jest tylko 170, chyba 4, o ile się nie mylę, kilogramy gotowego pojazdu do wagi z zatankowanymi 13 litrami paliwa. Więc wydaje mi się, że to nie jest dużo. Oczywiście tą wagę odczujemy troszeczkę na stabilności przy silniejszym wietrze, przy nierównościach on będzie troszeczkę bardziej podskakiwał, no ale tutaj też jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, że przy tych nierównościach, że mamy nie dość, że nieduży skok zawieszenia, to jeszcze duży rozstaw osi i nieduże koła. To wszystko będzie nam skutkowało tym, że na nierównej drodze rzeczywiście nie jest już tak komfortowo, nie jest już tak precyzyjnie, nie jest tak pewnie. Natomiast jeżeli drogę będziemy mieli równą, gładką, to bardzo przyjemnie się tym skuterkiem jedzie, bardzo przyjemnie się nim skręca. Naprawdę jest fajnie. Do tego stopnia jest fajnie, że jeżeli okazałoby się, że będę dłuższe lata żył w dużym mieście, bo na razie udało mi się z niego uciec i bywać w nim na szczęście sporadycznie, to rozważyłbym nawet kupno tego typu pojazdu, chociaż czekam na 360 od Kymco, tą lekko utrenowioną, taką wzorowaną na Integrze ADV, to chyba Integra ADV czy XADV, jakoś coś takiego było od Hondy, taki skuterek na terenowych opanach, bo ma w tym roku się, przynajmniej tak słyszałem, że w tym roku ma się pojawić i być może to byłby pojazd nawet dla mnie, bo tutaj mogę sobie spokojnie pod kanapę spakować sprzęt. Ja na nagrania jadąc w tym momencie nie musiałem się martwić, jak mam się pozabierać. Plecak na plecy, cała reszta sprzętu pod kanapę i jadę szczęśliwy i nie muszę kombinować, nie bolą mnie plecy od nadmiaru sprzętu. Tu pod kanapą spokojnie się mieści co najmniej jeden kask integralny, nie jestem pewien, ale jest szansa, że się mieszczą nawet dwa. Bo pod dwoma częściami kanapy, przednią i tylną, mamy nawet wyżłobienie na kaski. W tym momencie z tyłu nawet jest mój kask schowany, więc mogę Wam pokazać. Tutaj teleskopiki, proszę bardzo, światełko i pełny integral siedzi. No. Co do od razu schowka, ładnie schowek wykończony mięciutkim materiałem, co prawda boki są plastikowe, ale spód mamy mięciutki, taki lekko antypoślizgowy, więc nie powinny nam te wszystkie rzeczy stąd ślizgać, nie powinny nam uciekać. Patrzcie, nawet się zamknął bez trzaskania. No, dodatkowa rzecz przydatna, bardzo fajna na mieście, to jest spalenie tego pojazdu. Bo mieścimy się w niecałych 4 litrach. Niestety komputer nie pokazuje nam zbyt dokładnie. O zegarach też, z zegrami jest w ogóle śmieszna rzecz. Ale komputer nie pokazuje nam niestety zbyt dokładnie spalanie, bo pokazuje nam tylko spalanie aktualne. Możemy je zmieniać na ile litrów na 100 km spalamy, albo ile kilometrów przejedziemy na litrze. Niestety nie ma takiego całościowego, średniego spalania. Przynajmniej ja go nie znalazłem. A szkoda, bo to by było bardzo fajne, bo byłoby nam łatwiej to wszystko skontrolować. Z rzeczy, jak już jesteśmy przy wyświetlaczu, bardzo fajnych. A właśnie, jeszcze przy schowkach. Tu mamy takie dwa schoweczki, z czego w jednym, w tamtym jest gniazdko USB, a w tym nie ma nic. Ale tam mamy gniazdko USB i możemy sobie spokojnie tam schować, czy telefon, czy jakieś inne rzeczy i ładować.
Niestety nie jest miękko wykończony, szkoda dla telefonu, ale mamy jak ładować, jest od razu ładowanko. Co do zegarów, jak już przy nich byłem, zegary są bardzo śmieszne. W ogóle to jest, tego skuterka są dwie wersje. Jest wersja knedle, jakoś tak, i wersja zwykła. I ta z tym systemem noodle mam, ja wiem, prawdopodobnie kijowo to wymawiam i ktoś, kto lepiej zna się na językach azjatyckich, będzie to w stanie lepiej wymówić. Ten system noodle, który możemy sparować sobie z telefonem, mamy nawigację, możemy tam sobie pokazywać mapy, nie mapy i całą resztę, więc naprawdę, naprawdę fajnie, bo to jest przydatne po mieście, szczególnie jeżeli potrzebujemy dojeżdżać w konkretne miejsca, szybko się przemieszczać, to nie musimy montować telefonu i innych akcesoriów na kierownicy. Gdzieś tutaj trochę ciężko by było z miejscem, ale jakiś adapter zawsze, czy to do lusterek, czy do pojemników na płyn hamulcowy byśmy znaleźli. Natomiast nie musimy już tego robić, bo nam się będzie wyświetlało na wyświetlaczu. Natomiast jeżeli korzystamy z systemu noodle, to możemy mieć po środku, bo środkowy wyświetlacz jest elektroniczny. I możemy mieć po środku albo zegar, albo prędkościomierz. Jeżeli ustawimy sobie po środku prędkościomierz, to sytuacja staje się co najmniej zabawna, bo wtedy prędkościomierze mamy aż trzy. Pierwszy prędkościomierz będzie cyfrowy, w formie cyfrowej, wyświetlany po środku na elektronicznym wyświetlaczu. Drugi będzie wskazówkowy, elektroniczny, również naokoło tego wyświetlanego. I trzeci będziemy mieli z boku taki typowo starodawny, analogowy wskaźnik ze wskazóweczką, która się ładnie wspina w górę. Więc prędkości nie przegapimy. Po drugiej części zegarów też będziemy mieli wyświetlane obroty aktualne, co przy skrzyni CV ten z automatem, tak szczerze, czy jest nam to potrzebne? Żeby był wyświetlacz obrotów? No ale, znaczy obrotomierz, no. Nie wiem, ale jest. Mamy, pokazuje nam to chwilowe spalanie, pokazuje nam napięcie na akumulatorze, ile czasu do serwisu olejowego nam zostało, no i tam przebiegi dwa dzienne i przebieg całkowity. No i temperaturę cieczy chłodzącej nam pokazuje. Plus mamy oczywiście, znaczy no, oczywiście jak oczywiście, plus mamy do tego kontrolki od ABS-u, od kontroli trakcji, bo tenże skuter jest wyposażony w kontrolę trakcji. No i tam jeszcze jakieś pierdoły, nawet check engine jest. No i kierunkowskazów. Właśnie, co do kierunkowskazów, zabawna rzecz. To jest chyba ukłon w stronę osób, które więcej jeżdżą samochodami niż jednośladami, żebyśmy nie zapominali o kierunkach. To jest tak. Tak sobie one cykają. No co kto lubi, nie? Osobiście przydaje się, ale powyżej tych 50-60 na godzinę tak już tego za bardzo nie słychać, więc można o tym zapomnieć i to pominąć. Zawieszenie ma dosyć krótkie skoki i jest dosyć sztywne. Znaczy, kurczę, sztywne. Razem z całym pojazdem sprawia wrażenie, że on jest bardzo sztywny. Natomiast to jest spowodowane też jego długością i małymi kołami, to, że on jest, sprawia takie wrażenie sztywności. Natomiast całkiem przyjemnie ono pracuje, bardzo fajnie pozwala na bardzo fajne złożenia, bardzo przyjemnie się tym skuterkiem skręca. Natomiast tak jak już wspomniałem Wam wcześniej, małe nierówności są jego zmorą. Trochę go telepie, trochę na nich podskakuje, więc po prostu przy nierównościach, szczególnie małych, po prostu trochę wolniej i będzie dobrze. Co do hamowania z kolei, mamy dwa hamulce tarczowe. Nie pamiętam wielkości, przednie jest większy, tylny jest mniejszy. Obydwa są wyposażone w ABS. Dodatkowo poza ABS-em, tak jak wspomniałem, mamy kontrolę trakcji wyłączalną. Kontroli trakcji nie udało mi się użyć, na szczęście nie padało, natomiast ABS. ABS-u używamy dosyć często, przynajmniej jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do motocyklowego podróżowania i zapominamy o tym, że jest to pojazd długi i na małych kółkach, to ten ABS uda nam się odpalać dosyć często, nawet na suchej nawierzchni, zwłaszcza ABS tylnego koła. Przednie koło rzadziej reaguje i rzadziej ma taką potrzebę, natomiast też mu się
zdarza. Natomiast on ogólnie nie hamuje słabo. Mam wrażenie, że te hamulce są troszeczkę tępe, ale nie są słabe. Może nie są tak idealnie dozowalne, natomiast mają wystarczającą moc do tego, żeby sprawnie ten skuter zatrzymywać i w połączeniu z tą niewielką masą, to akurat jest w tym momencie dosyć dużym plusem, że on nie waży dużo, bo nie pcha nie wiadomo jakiej masy do przodu. Całkiem przyjemnie się ten skuter zatrzymuje. No. ABS no, reaguje dosyć szybko i mam wrażenie, że jest troszeczkę czasami ospały, zwłaszcza przy tylnym kole. Czasami jest tak, że jak hamujemy i ten tylny ABS nam się włączy, to mimo wszystko troszeczkę nam ten tył zaczyna tak wędrować. Ale to są delikatne wędrowania, nic co mogłoby nas przerazić i spowodować jakiś, nie wiem, jakiś większy stres czy zaniepokojenie, tak? To raczej bym w ten sposób postrzegał, że to są delikatne rzeczy, a nie coś, czego powinniśmy się bać. Co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Pozycja. O pozycji już Wam wspominałem. Pozycja jest całkiem wygodna, całkiem przyjemna. Nóżki możemy mieć i pod sobą, i wyprostowane, wyciągnięte do przodu. Tutaj ładnie się opieramy. Bywa tak, że czasami po dłuższej jeździe po prostu delikatnie nas będzie tyłek mrowił, no ale to taka konstrukcja i tak wyciągnięte nogi do przodu to powodują, że po prostu więcej trafia na pośladki. Skuter jest dosyć duży, natomiast po mieście nie sprawia on najmniejszych problemów przy przeciskaniu się między samochodami. Kierownica jest wąska, lusterka są wąsko. Lusterka mają dobrą widoczność, nie telepią się, natomiast jakby było szerzej, byłoby lepiej, ale mocno byśmy stracili wtedy na poręczności między samochodami, tak? Tu wszystko opiera się na zasadzie takiej, jeżeli przeszła Ci kierownica, to przejdzie i reszta. No bo nie ma nie bardzo innego wyjścia. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to że pojazd jest dosyć długi i za nami jest jeszcze kawałek sprzętu, więc żebyśmy za szybko nie chcieli przeskoczyć przed kogoś, żeby się nie okazało, że go zaczepimy tyłkiem. Mało wykonalne, ale realne. Nie za wysoka szyba, nie huczy, natomiast sami dobrze wiecie, jak Wam już tu podlinkuję. W wielu filmach wspominam, ja jestem zwolennikiem małych szyb, a nawet czasami ich braku i mi to pasuje. Ja wolę czuć wiatr i szum wiatru niż słyszeć, niż łopotanie i obijanie mnie po kasku jakimiś dziwnymi rzeczami, więc naprawdę ja jestem zadowolony z tego, że ta szyba jest taka, a nie inna. Obydwie klamki hamulca mamy regulowane, co jest bardzo fajne. Ja trochę skaczę z tematu po temacie, bo pierwszy raz, no dobra, nie pierwszy raz opisuję skuter, ale to jak gdyby nie jest moja domena. Kontrola trakcji jest też dodatkowo wyłączalna. Czy ja Wam mówiłem już o spalaniu? Jeżeli Wam nie mówiłem o spalaniu, ale pewnie Wam mówiłem. Ciężko jest doczytać dokładne spalanie, jakie tutaj wychodzi. Podałoby po prostu zalać, policzyć. Natomiast tego jeszcze nie zrobiłem. Być może będę miał jeszcze okazję, to Wam zmieszczę anotację. Natomiast z tego, co mi wychodzi tak mniej więcej zrozumienia tego komputera pokładowego, ale tu paluchy zostają. Zrozumienia tego komputera pokładowego to 3,5 do 4 litrów po mieście skuterek sobie pali. Jeżeli byśmy mieli zamiar nim jechać gdzieś dalej, da się. Poza wygodną kanapą, spokojnie polecimy prędkościami autostradowymi. Udało mi się go rozbujać na naszych autostradach, bo na szczęście do Niemiec nie musiałem jechać do 140 na godzinę. Trochę traci wtedy na stabilności, bo jednak te małe kółka mają wtedy bardzo dużo pracy. Natomiast daje sobie spokojnie radę. Wydech też nie jest za głośny, całkiem przyjemnie sobie działa, sobie mruczy. Czy potrzebny byłby donośniejszy? Chyba nawet nie. Bo i tak nie możemy zrobić przygazówki, o czym trzeba pamiętać, jak się wsiada pierwszy raz na skuter. Nie ma sprzęgiełka i nie możemy sobie wum, wum zrobić. Tylko jak zrobimy sobie wum, wum, to robimy podskoki do przodu. To o tym trzeba jak najbardziej pamiętać. Dobra, i słuchajcie, teraz jest tak. Co do ceny, mam ściągawkę. Ta wersja z systemem Nudoe. Ja Wam napiszę, jak to
i wy ze sami czytajcie. 23,990 kosztuje. A bez tego systemu 22,800, 1190 zł taniej. I obydwie wersje już są wtedy za BS-em i z kontrolą trakcji. Moim zdaniem nie jest to wygórowana cena jak za pojazd tak wszechstronny i tak ułatwiający życie w mieście. No i cóż, moi drodzy, czy skuter ma jakieś wady? Moim zdaniem hamulce mogły być trochę lepsze i to nie tyle co ich siła, co ich dozowalność mogła być trochę lepsza. I zastanawiam się, na ile jest to fizycznie wykonalne w tego typu sprzęcie, żeby on ogólnie hamował lepiej, żeby ten ABS nie musiał wkraczać tak szybko. Czy tutaj już po prostu nie trafiamy na ograniczenia konstrukcyjne, w sensie długości, wielkości kół, w sensie długości pojazdu, wielkości kół, wysokości zawieszenia całego tego galimatiasu, który tutaj jest. On nam nie ogranicza tego, że ten pojazd już za bardzo lepiej nie będzie hamował. Czy jakoś jesteśmy w stanie to zrobić? Natomiast na pewno chciałbym, żeby trochę lepiej hamował, bo jego chęć do przyspieszania i do jazdy dynamicznej jest dużo większa niż jego możliwości zatrzymywania się. I to nie jest tak, że te hamulce są złe i do niczego się nadają, są za słabe, tylko musimy o tym pamiętać, że on nie zatrzymuje się tak chętnie, jak się napędza. Trzeba po prostu to brać pod uwagę i to sobie wkalkulowywać w jazdę. Co jeszcze bym chciał? Chciałbym, żeby schowek pod siodłem był trochę szerszy, bo on jest na wysokość jest dobry. Chciałbym, żeby był trochę szerszy, żeby mi plecak fotograficzny wchodził. No, ale ogólnie mógłby być troszeczkę większy, bo na przykład wspomniany już dzisiaj Tricity 300 miał większy schowek. Chociaż plecak fotograficzny nadal mi tam nie wchodził. Mam duży plecak. I tak oto się przedstawia. Stylistyka to już pozostawiam każdemu w kwestii jego gustu. Mi się podoba. Mam wrażenie, że tutaj z przodu zostawiono taką dziurkę na coś ale radar, że w przyszłości to będzie radar, aktywny tempomat i tak dalej. Albo pojazd autonomiczny w ogóle. No. Mi ogólnie ten pojazd się bardzo spodobał. I mówię. Ta 360, ja na nią bardzo czekam. Jestem jej bardzo ciekaw, jak ona będzie wyglądać, jak ona się będzie sprawować. Bo to może być naprawdę niegłupie rozwiązanie do miasta. Ja jak gdyby jestem zwolennikiem motocykli. To głupio zabrzmi zwolennikiem motocykli. Ja lubię motocykle. I jeżeli miałbym mieć tylko jeden pojazd, to na pewno byłby to motocykl. Natomiast jeżeli mój garaż i mój budżet pozwoliłby mi na to, żeby coś tam dopchnąć, to powiem Wam szczerze, że jeżeli miałbym pracować w mieście, czy reportersko, czy po prostu miałbym dużo zleceń, gdzie nie muszę być non-stop w garniturze, w pantoflach i tak dalej, chociaż na takim pojeździe to w niczym nie przeszkadza, a nawet możemy sobie takie ciuchy schować pod kanapę i dojeżdżając na miejsce możemy sobie marynareczkę założyć, schować kurteczkę, schować kask, wyciągnąć pantofelki i jesteśmy gotowi na spotkanie, to pojazd tego typu mógłby stanąć u mnie w garażu. I nawet nie wiem, czy nie byłby to właśnie ten pojazd. Ale tak jak mówię, jeździłem niewieloma skuterami, jeździłem jeszcze AK550, natomiast jeździłem nim tylko przez chwilę i AK550, który już jest dużo mocniejszy, nie jest już tak poręczny jak 350. Jest dłuższy, jest cięższy, jest szerszy. Więc no, tutaj ten naprawdę pokazał mi bardzo fajny sposób przemieszczania się po mieście i naprawdę podoba mi się, jak on to robi. Fajny, całkiem przyjemny pojazd. Mogły być lepsze hamulce, bardzo żwawy silnik, bardzo fajnie działająca skrzynia, w sensie bardzo szybko go sklejająca. Nie marnujemy momentu obrotowego na dole. Troszeczkę wibruje, ale to tylko na dolnych obrotach, tak naprawdę tych, których nie używamy. I co? Po prostu Gymko dał tam 350. Nie wiem, co tu można by było jeszcze więcej opowiedzieć, bo tak jak Wam wspomniałem, nie jestem specjalistą od skuterów. Specjaliści od skuterów na pewno by znaleźli jakieś niuanse w porównaniu jeden do drugiego, że tutaj gdzieś coś jakoś. Ja tego nie wiem, więc nie będę Wam ściemiał, nie będę Wam wciskał kitu, że mogłoby być inaczej, mogłoby być lepiej. Jest tak, jak jest. Jest moim zdaniem całkiem fajnie, całkiem dobrze. Tym bardziej, że kosztuje niewiele powyżej 20 tysięcy złotych. Więc razem z Downtownem 350 dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i zapraszamy na kolejne. Tym razem już bardziej o motocyklach będą, bo to był taki przerywnik. No, trzeba pojeździć różnymi sprzętami, żeby nabrać odpowiedniego doświadczenia, odpowiedniego dystansu do pojazdów.
Dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!